Mam na imię Masa, jestem z Iranu, mieszkam tutaj w Polsce od 2 lat i uczę się polskiego z 1,5 roku. Ogólnie lubię mieszkać w Polsce, lubię kulturę, język i jakby ludzie z Polski. No ale myślę, że każdy migrant, jak nie mieszka w własnym kraju, właśnie jakieś swoje tam problemy ma, tak. Budzę się rano, szybko muszę się ubrać i wychodzić z domu jak najszybciej, bo mama jeszcze nie jest przyzwyczajona do moich sposób ubrania i na przykład, nie wiem, ona myśli, że jedyne co do szkoły w Europie się ubierają, na przykład to są dżinsy i t-shirt jakiś. A jak jestem sukienką, tak, a tak idziesz do szkoły? Tak. A nie będzie problem. Także ona cały czas się boję, bo u siebie w kraju cały czas jakieś awantury miałam w szkole w związku z tego, jak chodzimy, jak mówimy, jak się ubieramy. W niektórych dniach jest tak, że na przykład ktoś siada na busze i zaczyna uśmiechać na mnie. Tak patrzą na mnie i widzą obcokrajowca, to jest super. A czasem jest tak, że na przykład dziecko woła mamę. Mama, mama, co jest? Czemu ta pani tak patrzy? Czemu tak wygląda? Bo ona nie jest z Polski. A, okej. I to czasem może być niemiłe, jak na przykład ludzie obok ciebie siedzą. Jest czasem tak, że na przykład rano mi mama dzwoni zapytać, o której wracam. To ja po polsku zaczynam mówić, tak? I osoba, która obok mnie siedzi, w pewnym momencie jak słyszę mój język, to skoczy sobie do innej krzesła i się boję mnie. No i to czasem trochę mi zepsuje humor. No nie trochę, ale zepsuje mi humor na cały dzień. W szkole jest fajnie, o wiele lepiej niż u mnie w kraju, bo mniej dbasz o tym, co mówisz, o tym, co robisz, niż więcej dbasz o tym, czego się uczysz, tak? U siebie w kraju tak nie miałam, że nieważne czego się uczyć, ważne jest zachowanie w szkole. A zachowanie to jest to, żebyś czuła się w więzieniu, tak? Jak już musisz się ubrać, nie możesz o niczym mówić, więc dla mnie szkoła jest taka już taki luz, że sobie po prostu możesz powiedzieć o czym, co chcesz i mogą naprawdę ci pomóc w tym. Więc szkoła dla mnie jest naprawdę super i w każdym szkole chyba jest tak, że są osoby, które ci lubią, nie lubią, które, no, różnie jest. Ale jest dobrze mi, mam swoje koleżanki, kolegów i jesteśmy z różnych krajów, nawet z Polski są z nami. Jest tak, że dobrze się dogadujemy. W Iranie wyglądało tak, że jeśli był latem, po pierwsze, co to rano miałam, to że chciałabym normalnie już ubrać do szkoły, tak? A nie w hidżabie, bo jest gorąco. No przed wyjściem to samo, co mama zawsze robi, że Masa może zmień sobie ten hidżab, jest za luźny, masz za odcisłe jakieś spodnie, masz za coś tam. I musiała, to był pierwszy właśnie taki atak co rano. Po drodze do szkoły musisz poważać na chłopaków nie patrzeć, żeby chłopaki na ciebie nie patrzyli, żebyś komórka ze sobą nie miała do szkoły. Trafisz do szkoły, się spóźniłaś, nie ma tak, że na przykład jest rozmowy między nauczycielem, uczeń sobie pójdzie, mówię przepraszam, ja po prostu zaspałam, źle się czułam, coś tam. Nie ma takiej, to już masz ocenę, niżej ocenę masz i tak dalej. Także cały czas szkoła cię atakuje, szkoła nie jest taki coś, czego lubisz, tak? Ja naprawdę lubię chodzić do szkoły, bo jest tutaj zabawny, tak? Są moje koleżanki, które w hidżabie chodzą. Oni w szkole nie mają problem, bo u mnie w szkole raczej mogę powiedzieć, są 80% są tolerancyjne ludzi. Także oni mogą sobie do szkoły chodzić w hidżabie, ale też są koleżanki, które mi odpowiadały o tym, że przedtem jak ich brat był w Polsce, oni z bratem chodziły do szkoły, to ich było bezpiecznie. A teraz jak na przykład brat wyjeżdżał, ona nie może się ubrać w hidżabie. Bo jak jest na patelnia, to na nią rzucają śmieci czy różne przedmioty. Czy przeklinają. Także trochę to ciężko jest. U
U siebie w kraju byłam niby bardziej ateistką, ponieważ nie mogłam patrzeć na islam tak, jak jest. Musiałam patrzeć na islam tak, jak Iran sobie wyobraził, tak jak Iran sobie robił, tak? Przyjechałam tutaj, zaczęłam, no widzę, że jest otwarty świat. Właśnie mama zawsze nam mówi, że słuchajcie, byliście w więzieniu, jesteście pozwoleni, jesteście teraz zwolnieni i jesteście w otwartym świecie, tak sobie gdzie chcecie, co chcecie, możecie robić. Jak przyjechałam tutaj, to w pewnym momencie zaczęłam mniej myśleć o te wszystkie kłopoty, które mi były niepotrzebne, problemy w szkole i to, że musiałam tą maskę, którą miałam jako ateistką, miałam maskę muzułmanką, tak? Bo nie byłam muzułmanką, ale musiałam udawać za to, żeby mnie akceptowali w kraju. To sobie przyszłam tutaj, byłam sobą i zaczęłam czytać o tym wszystkim. To najpierw było tak, że no okej, niech będę muzułmanką, bo widziałam inny islam, tak? Też się zapoznałam z innymi ludźmi, bardzo mi się podobało. Ale później było tak, że zaczęłam chodzić z mamą do kościoła i się zapoznać właśnie też z chrześcijanami. I w pewnym momencie widziałam, że okej, jakby są punkty, z którymi nie mogę się zgodzić i w islamie, i w chrześcijaństwo, ale jednak bardziej logicznie patrząc na to, chrześcijaństwo ma tego logicznie bardziej, tak? W islamie zasady są ustalone, są bardzo ładne, ale nie w tym czasie, tak? Tam, w tamtych czasach, kiedy, nie wiem, nie był internet i nic takiego. Myślę, że jest duża różnica. U siebie w kraju, jeśli bym nie nosiła hijab, to był zagrożenie dla mnie. A tutaj to nie ma zagrożenia, jeśli nie nosisz hijab. I myślę, że Bóg by też nie był za to, żebyś nosiła hijab, ale miałaś pewne problemy, tak że na przykład rzucaj na tobie śmieci i żebyś nie lubił swoje życie. Myślę, że jednak Bóg nam dał ten świat, żebyśmy w niej, z niej korzystali tak jak najlepiej, tak? A nie tak, że no nie tak, żebyśmy nienawidzili tego, co mamy. Dla mnie tutaj jak przyjechałam, to nie było takie zaskoczenie dla mnie, bo od dzieciństwa oglądałam, oglądałam niektóre kanały polski i słuchałam polskie muzyki, chociaż nie znałam w ogóle języku, tylko wiedziałam, co to za kraj, ale nic nie wiedziałam o Polsce. No i później było tak, że mama jak tutaj przyjechała, tak się zdarzyło, że tutaj przyjechaliśmy, więc to był taki, jedyne co to był taki dziwny i fajny dla mnie, to że o, to jest ten kraj, co był w telewizji, tak? I myślę, że to dla mnie nie była taka duża zmiana, bo wcześniej też się ubrałam tak jak tutaj w Europie, jakby w domu czy na imprezach, a przez to, że na przykład znałam angielski też. Także naprawdę tutaj dla mnie to nie, się przyzwyczaić do kultury Polski, w ogóle jak żyć w Europie, to dla mnie ciężko nie było. To było z kilka godzin, tak? Tylko żeby się obudzić, zobaczyć, gdzie jestem. Ja przyjechałam jeden noc przed Nowy Rok, Sylwester. A było tak, że pamiętam, aż 2 miesiące cały czas był Sylwester. To było takie dziwne. Pojeżdżę sobie na nowy świat i widzę, że wciąż są te światła, krzesła. Tak, takie duże krzesło ze światłami, choinki, także o co chodzi? Oni całe 2 miesiące mają nowy rok. Pół roku już minęło. Taki język był, także przyjechałam i wygląda jakby ktoś obok mnie taki okej. Ja byłam wychowana w takim mieszkaniu, tak? Nasze mieszkanie było tak, że zawsze były imprezy, tak jak w Europie był alkohol, nie wiem, ludzie chodzili nie w hijabie u mnie w domu i słuchaliśmy amerykańskie i różne europejskie muzyki, także naprawdę aż tak duża różnica dla mnie. Jakby to nie było takie coś nowego. To było tak, że zawsze miałam o tym, marzyłam, żebym na studia wyjechała z Iranu i chciałam do Ameryki, ale myślę, że no byłam do tego gotowa. My świętujemy tak jak po polsku, ale Nowy Rok jednak mamy po swojemu też, także w domu robimy wszystko tradycyjne, także mamy swoje jedzenie, też mamy tam kilka ryb.
I tak, robimy taki stół na Nowy Rok, tak jakby macie choinkę, też u nas jest stół i na stole są najważniejsze rzeczy, które Bóg nam dał. Sól, ryż, woda, no i każdy jest symbolem czegoś. Także tylko Nowy Rok przywiążemy po swojemu, ale reszta roku tak jak w Polsce.